serdecznie na podsumowaniu sezonu Zęgi Racing Team. Jesteśmy w tym roku w Zamku Janitów w Łagowie. Miejsce bardzo piękne, z urokiem. Skąd w ogóle pomysł? W ogóle na podsumowanie w takim miejscu? Myślę, że ludzie, którzy pomagają mi już od wielu lat, zasługują na to, żeby gościć ich właśnie w takim miejscu, bo to jest grupa ludzi, którzy wspierają mnie przez lata, bez względu na to, gdzie będę, w jakim klubie jeździł, więc identyfikują się ze mną jako osobą, jako człowiekiem, więc takich ludzi, jakich udało mi się przez lata tutaj uzbierać i tworzyć właśnie te spotkania dla nich, to ze świecą szukać, więc uważam, że ci ludzie właśnie na tego typu wdzięczność z mojej strony zasługują. Cieszę się, że w tak licznym gronie tutaj przybyliście, przebrani, kostiumy różne, więc rewelacyjnie, cieszę się. To jest mnóstwo różnych fajnych, pozytywnych wspomnień i tutaj nikt tego nie zmieni, nikt tego nam nie zabierze. Ja miło to wspominał. No tak ustaliliśmy wspólnie, że nie będziemy tej drogi kontynuować, robimy sobie jakąś przerwę. Na ile to będzie przerwa długa, trudno odpowiedzieć. Ja no muszę to wszystko poukładać zupełnie na nowo, więc mam nadzieję, że ułożę to w taki sposób, że to wszystko będzie funkcjonowało na tyle dobrze, że będę mógł skupić się na jak najlepszych rezultatach na torze. Jakie będą te rezultaty, ja nie jestem w stanie dzisiaj obiecać i cokolwiek powiedzieć. Ja mam za cel to, żeby po prostu podejść do tego przyszłorocznego sezonu z czystą głową i co to przyniesie? Nie wiem, naprawdę nie wiem i oczekiwań nie mam dużych i to, co po prostu posiada, to wezmę i mam nadzieję, że po sezonie będę z tego dumny i zadowolony. Podsumowując może sezon i przyszły rok, wiele się zmieni. Wiele się zmieniło też w Twoim życiu takim na zapleczu sportowym. Twoja matura, Twoje studia, pochwal się, co studiujesz. Fizyka, chemia, filologia rosyjska, matematyka, pochwal się. Nie, aż takim ścisłym mózgiem nie jestem. Przyznaję się bez bicia. Samo to, że gdzieś po tylu latach udało mi się zdać tą maturę, to już uznaję jako niebagatela wyczyn, więc cieszę się z tego niezmiernie. Motywowało mnie do tego wielu ludzi, za co im dzisiaj dziękowałem. To, że się udało pójść na studia, to krótko mówiąc mówię, kurczę, jak jest matura, zawsze gdzieś tam chodziło mi po głowie, żeby spróbować tego trochę życia studenckiego. Oczywiście nie w pełni, no bo te studia, które podjąłem, to jest kierunek coaching i doradztwo, więc wiąże się troszeczkę z tym, co robię, ale też z tym, co mnie pasjonuje, więc rozwój człowieka i zgłębienie wiedzy, skąd się pewne rzeczy biorą w sferze mentalnej. Mam nadzieję, że mnie będziecie wspierali i dodawali mi mnóstwo energii w tym, żeby faktycznie podążać na wszelkie zajęcia, które będą przede mną i nie tylko dla siebie, ale również dla wielu ludzi dookoła, którzy mnie właśnie wspierają, ten cel osiągnąć. Rodzina, twoje grono sponsorskie tak naprawdę się nie zmienia. Panuje w twojej drużynie duże zaufanie i nie tylko w drużynie, ale też właśnie na zapleczu sponsorskim. Mam rację? No do tej pory tak było i liczę na to, że też tak będzie. Już jasnym jest to, że w Zielonej Górze nie będę, ale mam nadzieję, że ci ludzie, którzy przez wiele lat ze mną byli,
oczywiście bez jakichś tam nacisku z mojej strony, to będzie ich decyzja, ich wola, czy będą chcieli ze mną zostać, ale ja osobiście wierzę w to, że bez względu na to, gdzie będą, oni również ze mną zostaną i w podobnym gronie się spotkamy za rok.